Rozpoczynamy dyskusję. Już za chwileczkę już mamy dwóch chętnych. Pan Mieczysław Jurek zgłaszał głos. Tam mamy drugi. Proszę też, żebyście trzeci. Pilnujcie mnie panowie jako moderatora, jeżeli kogoś zgubię, żeby mu oddać głos. Przekazuj, a pan przewodniczący z mównicy. Bardzo proszę. Chciałbym na chwilę wrócić do wątku, jaki tu się przewinął, a mianowicie do tej prokuratury. Ja bym chciał, żebyście państwo o tym nie zapomnieli i tego na tym zebraniu nie przemilczeli. To jest bardzo ważne, dlatego że nie wolno żadnego człowieka, który był z nami, zostawić samego sobie. Nie wolno. I dlatego my ze strony swojej, jako Solidarność, o rolników, tych, którzy oskarżenia się upominamy wszędzie, gdzie jest to możliwe. Wszędzie, gdzie jest to możliwe. Mamy wstępną decyzję podjętą na zarządzie regionu, że jeżeli nasze działanie nie pomoże, zwrócimy się bezpośrednio do pana prezydenta o ułaskawienie. Tak? Ale was tu na tym zebraniu proszę, żeby efektem tego zebrania również była czy uchwała, czy stanowisko, czy jakieś inne działanie, które przypomni, które jakby pokaże, że dbamy, myślimy o swoich kolegach i że nie jest to tak łatwo, jak się wszystkim zdaje. Przecież sami wiecie, że tu powinni być z wami przedstawiciele władz, posłowie i tak dalej, i tak dalej. Oni się zjawią trochę w innym momencie oczywiście, jak będzie potrzeba z drugiej strony, ale mówię to tak tytułem przyzwoitości, że w życiu warto być przyzwoitym, tak? I dlatego, nawiązując tu do Roberta wypowiedzi, nie wiecie, jak to jest cenne, jak się siedzi w kryminale, że ktoś o mnie nie zdaje sprawy, że ile to nas kosztowało, żeby obniżyć te kaucje, żeby odstąpiono od tego. I szlak człowieka trafia, że się tak wyrażę, że osoby, które to prowadziły, dzisiaj awansują. Coś komuś tu się pomerdało, ale musimy do tego wrócić, musimy to odgrzebać i do odpowiednich władz się o to zwrócić. Bo albo jest tak, że potrzebujemy w kampanii wyborczej, albo sprawiedliwość ma być sprawiedliwość. Albo tak, albo tak. I tak jak wam mówię, Solidarność o tym nie zapomni, w odpowiednim momencie zaczniemy swoje działania, ale wy też o swoich kolegach nie zapomnijcie. To taki apel. Dziękuję. Koncepcja jest taka, że możecie panowie, szanowni państwo, przemawiać przy trybunie. Jeżeli ktoś sobie życzy z miejsca, to ja oczywiście przekażę mikrofon. Proszę, przedstawiajcie się i wskazujcie miejscowość, z której pochodzicie. Nazywam się Piotr Kamiński, jestem z gminy Maszewo. Cieszę się bardzo, że jest taka możliwość, że możemy się wypowiedzieć, bo myślę, że brakuje nam tego właśnie takich spotkań, na których moglibyśmy cokolwiek powiedzieć, zabrać głos. Miałem tą przyjemność być niedawno w Warszawie i właśnie z takim niesmakiem wróciłem, bo stworzono spotkanie, na których zaproszono 300 osób, 3-godzinne spotkanie, 6 prelegentów, w tym 2 ministrów, którzy zabrali godzinę czy tam półtorej, dla rolników brakło czasu. To jest jakby jedna kwestia. Druga kwestia, dzisiaj rano, kiedy wyjeżdżałem tu, mieszkam z mamą, mówi do mnie: no byłeś w Warszawie, dzisiaj gdzie jedziesz? Mówię: na Solidarność. No ale w kalendarzu gdzieś tam masz posiedzenie zarządu, za tydzień masz walne, cały czas jeździsz. No mówię, no podjąłem się pewnych zobowiązań i jakby staram się z tego wywiązywać. I dlatego tutaj mówię coś takiego, że jest mi smutno, bo jechałem, nie mogłem zaparkować, tak sobie myślałem, już jestem 5 po, no że braknie miejsc, będę stał. Bo pamiętam takie spotkanie tutaj w tej sali, gdzie staliśmy przy narkarzu. I jest mi smutno, że jest ta pora roku, jaką mamy, szczególnie w zachodniopomorskim, gdzie praktycznie ja mam hodowlę i mi jest gorzej, ale większość ludzi nie ma hodowli i że dzisiaj jest tak tutaj nas mało i że ludzie, którzy tutaj są, to są te same twarze.
czy jesteśmy w izbach, czy jesteśmy na Solidarności, czy może gdzieś tam się spotkamy w przyszłości, nie wiem, na jakimś spotkaniu partyjnym, czy spotkaliśmy się na strajkach, to są w większości jest te same twarze. I tu jest też jakiś taki troszeczkę, może nie apel, ale no, a może jednak apel do nas wszystkich, że no, musimy coś zrobić, żeby jednak ta nasza organizacja była troszeczkę mocniejsza i żeby może nie wszyscy rolnicy muszą należeć do Solidarności. Do dzisiaj jest otwarte spotkanie też dla sympatyków, nie? Ale żeby jednak wciągać jakby większość tych ludzi do tego, żebyśmy mieli większą siłę. To jest jakby kolejny temat. Może jeżeli pozwolicie, w dwóch zdaniach odniosę do tego się, czy było warto. Ja byłem z tych grupy ludzi z gminy Maszewo, jest tu też kolega Adam, gdzie moglibyśmy wymienić może na palcach dwóch, trzech rąk ludzi, którzy stali te 70 dni, którzy wypełniali ten swój, można powiedzieć, obowiązek, gdzie przypłaciliśmy to też czasami chorobą. Raz niestety zdarzyło się, że zostaliśmy, cała grupa została podtruta i naprawdę walczyliśmy tylko o to, gdzie znaleźć toaletę. Całą noc jedyna rzecz to pilnowaliśmy, a przecież nie toalet. No ale warto było, choćby z tego powodu, że w moim odczuciu zatrzymało się to, co pan dyrektor Białkowski mówił. Ta sprzedaż na siłę, tak? Sprzedaż na siłę ludzi, którzy mieli 5-10 lat dzierżawę aktywną i ten. Ja akurat wpadłem w to, niestety musiałem, nie udało mi się tego zrealizować, znaczy musiałem to zrobić jeszcze przed strajkami. No i do dzisiaj też jakby z tego powodu też kuleje. Warto było też z tego powodu, że nie wiem, jakie jest państwa odczucie, ale moje odczucie jest też takie dzisiaj, że ja jak wchodzę dzisiaj do agencji, czy już do KOWR-u, to obojętnie do którego nie doszedłbym jakby pokoju, widzę, że jest chęć, jest czas, jest chęć pomocy, jest jakby możliwość pomocy, jest czas na odpowiedź, jest ten. Pamiętam moje pierwsze lata, kiedy byłem w 96 roku, zacząłem gospodarować, kiedy wchodziłem do agencji, to porównywałem to z urzędem skarbowym. Pamiętacie państwo 20 lat temu, jak się wchodziło do urzędu skarbowego i cokolwiek się zapytało, to powiedzieli biuro usług radczych, czy tam poradczych, prawników jest na zewnątrz. Tu pan proszę złożyć dokument i na tyle, tak? Dzisiaj jest zupełnie inaczej. Jest dostęp do praktycznie każdego pracownika. Chodźmy widać to po radach powiatowych, gdzie zarówno jedni pracownicy, jak i KOWR-u, jak i Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjeżdżają, jakby nie lekceważą tych zaproszeń, tak? Byłem też na takim spotkaniu Rady Powiatów, gdzie to był akurat ten moment przed pierwszą tą turą tych przetargów ofertowych, gdzie chyba przyjechało 5 czy 6 pracowników ANR-u, bo taka była potrzeba, tak? I ten. Także, że warto było. To, co patrzę, obserwuję po naszej gminie. Rzeczywiście ta sytuacja rozdysponowania, ta forma gruntów, która była teraz na wiosnę, spowodowała to, co spowodowała, miał inicjatywę to, że rzeczywiście ta ziemia trafiła do młodych rolników i do tych rolników, którzy tak naprawdę zmuszeni byli do podjęcia działań pozarolniczych, bo nie byli w stanie się utrzymać na 15-20 hektarach, tak? W naszej gminie to się odbyło. Oczywiście nie wszystkich zaspokoiliśmy. Są tacy rolnicy duzi, którzy było ich stać. No ale niestety jakby to były pierwsze przetargi, które jakby byłyby spójne z ustawą, tak? Ustawa mówiła, że trafiamy do młodych i małych gospodarstw i tak się zdarzyło, tak? Dla mnie mówienie o gospodarstwach rodzinnych, błąd powstał, nie wiem, 15, może nawet 20 lat temu, kiedy mówiono o gospodarstwach rodzinnych, a doprowadzono do sytuacji, w której tylko bogaty i duży mógł nabyć ziemię. Mały tego nie był. Cały czas niespójne były działania ówczesnej ANR z ustawą. Mówiło się o gospodarstwach rodzinnych. Ja osobiście mam taki status, poprzez to, że moja żona jest z innego jakby rejonu Polski, mam taki status osadnika. Pewnie państwo, ci, którzy dłużej tam gdzieś w agencji pracują, wiedzą, że coś takiego by było. I poza tym, że kiedyś ówczesny pracownik, dyrektor tego działu osadnictwa, poza tym, że dał mi ten dokument, jakby nic się nie zmieniło, tak? Ja nie skorzystałem z niczego. Bo był ktoś, napisał ustawę, jakieś kredyty dla osadników, to w rzeczywistości jakby nie miało to odzwierciedlenia na tym. I jeszcze jedno. Tutaj pan przewodniczący powiedział, że wydaje nam się, że jest dobrze,
A jak posłuchamy telewizji, to jest bardzo dobrze, nie? To ja też często powtarzam, że jest nam troszeczkę trudniej, bo to, co powiedział przewodniczący pan Edek, jesteśmy identyfikowani z PiS-em i że jednak PiS wybrał wybory przez ludzi wsi, może nie rolników, ale ludzi wsi. I jest nam dzisiaj trudniej, ale to nie znaczy, że mamy odpuszczać, tak? Są wielkie, może inaczej, mówi się o strategiach 10-20-letnich, natomiast to, co nas boli, to są sprawy przyziemne, tak? To są sprawy przyziemne, o których często nie mamy możliwości się wypowiedzenia i nie mamy, jak gdyby, i nie wiemy, co się dzieje. Pamiętacie państwo spotkanie z ministrem, z wiceministrem w Baszkowicach, który wręcz nam pogroził palcem, dlaczego my jeszcze jesteśmy na spotkaniu, a nie składamy wniosków o pomoc. Od tego spotkania minęło, strzelam, przeproszę publicznie, jeżeli się mylę, co najmniej miesiąc czasu, zanim agencja zaczęła przyjmować wnioski, bo wnioski się pojawiały, nakrętnie się wracały, bo cały czas Warszawa nie wiedziała, co z tym zrobić. Dzisiaj mamy 3-4 miesiące od tego spotkania i tak naprawdę wydaje mi się, że sama agencja, jako agencja, instytucja do dzisiaj nie wie, jaka ta pomoc będzie i komu ta pomoc będzie i w jakiej wielkości przysłana. I ile, tak? Dziwi mi się w ogóle rozłam, że ludzie, którzy ubezpieczyli swoje uprawy, startują z poziomu 1000 zł, a ci, co nie ubezpieczyli, startują z 500 zł. Dlaczego tak jest? To znaczy, że ten bogaty, którego było stać, no to jeszcze dostanie więcej, a ten biedny, którego nie było go stać, dostanie mniej. Zgodziłbym się z tym, gdyby było takie ubezpieczenie, jak było kiedyś, podobno było kiedyś, ja tego nie pamiętam, czy jak jest w komunikacji samochodowej, autokasko rolnicze, że obojętnie coś na naszym polu nie wydarzy, dostajemy ubezpieczenie. I wtedy można mnie karać, że ja nie ubezpieczyłem, tak? A nie w tej sytuacji, kiedy większość rolników ubezpiecza od gradobicia rzepak, bo tu jest jakby to główny ten, ta roślina, która się nie broni od kilku lat, a rzepaki się wybroniły, ale przyszły deszcze nawalne i już ubezpieczenie obejmuje. Kolejna sprawa, dlaczego mnie ma ktoś karać za to, że ubezpieczenia rozchodzą się jak ciepłe bułki w ciągu jednej doby. Ci, którzy nie mieli ubezpieczeń i nie kontynuują, to praktycznie się nie załapują. Najczęściej są tylko ci, którzy się kontynuują. Procent ten. I także to jest jakby... I ostatnie zdanie w tym przynajmniej panelu, bo może będzie coś ten, to to, co ja często na izbach, bo jestem członkiem Rady Izb i Walnego Zgromadzenia, powtarzam i będę to powtarzał, też często panu Edkowi to mówiłem. Niestety, proszę państwa, jeżeli to, co pan Janek powiedział, jeżeli będziemy tworzyć tą historię przynajmniej na dwa fronty, to ta historia będzie zła. To musimy być świadomi tego. Niestety jest poważny rozłam, wszyscy to zauważamy, ja tego nie ukrywam. Jadąc teraz z Warszawy, rozmawiałem z dyrektorem i tak samo mówię. Po spotkaniu właśnie w Warszawie z ministrami zauważyłem, że izby swoje, znaczy może inaczej, w naszym zachodniopomorskim jest tak, są izby, jest Solidarność i w tej chwili jest Stowarzyszenie Pyrzyckie, na czele którego stoi Wacek Klukowski i zauważyłem, że jakby to jest kolejny trzeci front, tak? Przynajmniej takie, z takich, bo jeszcze jest kilka innych organizacji takich dużo mniejszych. Ale panie przewodniczący, tu jakby apel do pana i mamy 15 walne i też jest wielu kolegów z izby, jeżeli tylko Julia Kierwiński mi da do głosu dojść, bo on czasami ma to, że niekoniecznie, ja zawsze mu mówię, że kupię mu zegar szachowy, żeby widział ile on gada, a ile my, to też zaapeluję na izbach. Panie przewodniczący o tym wie, że to się nie stanie samo. To się nie stanie samo, jeżeli nie usiądziecie do okrągłego stołu, jeżeli nie znajdziecie osoby, która będzie waszym mediatorem, to nigdy nie ten, nie wiem, jest koniec roku, może, nie wiem, spotkanie opłatkowe, Izba Solidarność, bo jeżeli będziemy szli każdy osobno, nic dobrego nie będzie, bo zauważyłem po spotkaniu właśnie w ministerstwie, że ministerstwo swoje, a nasze sprawy i właśnie strategie Unia Europejska, ale nasze sprawy przyziemne. Ja jeszcze mam kilka tematów, może zdążę, a może nie zdążę w innym panelu, ale nasze sprawy przyziemne nie, często po prostu nam umykają i często na nie nie mamy wpływu. Dziękuję bardzo. Dziękujemy za zabranie głosu. Poczekajcie po kolei. Tu był chyba kolega, później był Robert Tarnowski i pan, tak? Jasne. Do mównicy pewnie wygodniej będzie wszystkim słuchać.
Dzień dobry, Buchajczyk Łukasz, gmina Drawno. No ja bym chciał w sumie podziękować za te 5 lat w sumie od 2012 roku, co miałem możliwość uczestniczenia przynajmniej przy tych proteście w Szczecinie. I wtedy jako młody chłopak, który skończyłem no, studia, nawet to mówiłem panu Jankowi, panu Edkowi, że mam taki problem, że no, nie dam rady kupić ziemi, ponieważ no, u mnie potworzyły się tak zwane grupy rolników z Marszałkowskiej, no praktycznie wszyscy ci, co wchodzą tam w kuluarach Warszawy, no oni kupowali u nas ziemię i praktycznie no każda osoba była wyrzucana z takiego jak ja, że po prostu no, przebijali tymi cenami. No i pojawiła się taka furtka, która wiem, że jak będę protestował, będziemy to zmieniali, będzie to po prostu szło tak, jak my chcemy. No i w sumie pojawiła się możliwość w 2013 roku, wtedy, kiedy jeszcze wszyscy byliśmy w zgodzie z rolnikami, mogliśmy kupować sobie. No po prostu kupiliśmy i byłem, no można powiedzieć, szczęśliwym, nieszczęśliwym tym nabywcą, ponieważ no trochę zadłużyłem te gospodarstwo. Ale po proteście, już po tych zmianach wszystkich, po tych kryteriach byłem w niebo wzięty. Mówię, kurczę, to jest ten mój czas. No ale się okazało niestety, no mając 50 hektarów z Agencji Nieruchomości Rolnej zakupionej, moje gospodarstwo praktycznie no nie liczyło się już. Znowu zostałem odrzucony, no i praktycznie, ale cieszę się z tego, że tego wam nikt nie odrzuci, że były te osoby i są te osoby, które zawsze o tym będą mówiły, że one naprawdę, te osoby dostały tą ziemię, dzierżawią, co niektórzy może pracują, co niektórzy może nie pracują. Ale przynajmniej dzięki naszym działaniom, mogę powiedzieć, że po części też i moim, jako tam angażowałem się kiedyś jeszcze, jak nie miałem rodziny, dzięki nam, praktycznie tutaj siedzącym, te osoby mają teraz możliwość dzierżawienia tych gruntów. Tylko pytanie, no co z takim gospodarstwem, co moim? No, teraz, tak jak widać, też bardzo liczę przede wszystkim na tą pomoc armirowską. No, jakąkolwiek pomoc. Dostaliśmy teraz decyzję z KRUS-u. KRUS nam każe cofać te decyzje, że to jednak będzie z ramienia de minimis te nasze pomoce. No to są małe pomoce, ale no ciągle nam się uszczupla to i trochę, szczerze mówiąc, boję się, bo no nie wiem, no wiem z tego, co słyszałem, to tak naprawdę, jak kolega tu powiedział, że armii chyba do tej pory nie wie, jak to dokładnie będzie wyglądać. I tak szczerze mówiąc, mamy nowy rok, nowe wyzwania, pogoda nas nie rozpieszcza. No zobaczymy, mam nadzieję, że wszystko się ułoży. Następną rzecz, którą bym chciał poruszyć, to że bardzo, bardzo cenię postawę przewodniczących Solidarności, członków tych takich, co naprawdę się starają, że naprawdę w moim przypadku było ciężko być w 100%, ponieważ mam bydło, mam rodzinę, no tu jak kolega Sebastian powiedział, że faktycznie tym rodzinom się należy też duże, nawet większe praktycznie brawa, ponieważ no, w mojej postaci to było tak, że mam ojca, matkę i brata, którzy musieli z tym bydłem się zająć, prawda? I trochę to, co mnie najbardziej skrzywdziło, to że no, ze środowiska naszego wyszły takie w moją osobę takie oskarżenia, że, no, że ja już kupiłem, dlaczego ja się nie angażuję. No, ja wszystkim mówiłem, że to, co mogłem, w 100% dałem siebie, więcej już nie mogłem. Po prostu no, taka rzecz natury, że przychodzi pewne priorytety, których niestety człowiek nie jest w stanie sprostać wszystkiemu. No i bardzo, bardzo jest mi przykro, ale ja jestem silnym człowiekiem, dałem sobie radę i podejrzewam, dziękuję jeszcze za zaproszenie, za możliwość powiedzenia tego, co tak naprawdę myślałem. No i po prostu bardzo dziękuję z tego względu też, że wyście mnie praktycznie wyciągnęli z tej oborowego dnia życia, bo odkąd jestem dzieckiem, bo pan Edek mówi, że tu wcześniej pracował, tam słyszę, no ja się zrodziłem na gospodarstwie, więc odkąd jestem w tym gospodarstwie, tak naprawdę moje życie wyglądała obora, dom, szkoła, no i tak żeście mnie trochę wypromowali, wyciągnęli z tego oborowego życia, dlatego bardzo dziękuję i myślę, że te zmiany, które spodziewałem się o większe zmiany rządowe, jeżeli chodzi o naszych rolników. No, mam nadzieję, że wszystko potoczy się dalej. Zaczęły mi się w końcu krowy cielić, od roku czasu się nie zacieliły. Jak usłyszałem, że pan Morawiecki będzie premierem. Nie, naprawdę.
Naprawdę siedem jałówek się ocieliło od czasu, jak usłyszałem już pierwsze tam kulisowe rozmowy. Cieszy mnie to. Być może to jakiś jest znak. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Robert Tarnowski, bardzo proszę. I tam jest następny głos. Panie Przewodniczący, ja bardzo serdecznie chciałem podziękować za dzisiejszą deklarację, która tu padła. Przekażę moim kolegom. Cieszę się, że jest tak duże wsparcie. Odnośnie nawet swojej osoby też poczułem to wsparcie tutaj Solidarności, za co też chciałem tutaj publicznie dla pana przewodniczącego bardzo serdecznie podziękować, bo nie wiem, jakbyśmy sobie dali radę w tym trudnym okresie. No dzięki temu wsparciu właśnie, że nie zostaliśmy sami. Dzisiaj, tak jak powiedziałem, mogę tutaj z państwem być na tej sali. Jestem wdzięczny losowi. Jeszcze tylko jedno zdanie tutaj przedmówca, kolega właśnie z Maszewa powiedział, że rysuje się bardzo wyraźnie ten podział pomiędzy Solidarnością a izbami. Proszę państwa, no wyraźnie tego doświadczam na swojej gminie, na swoim powiecie. Tak jak już powiedziałem, musimy zadbać o to, aby żeby te nasze środowisko jak gdyby było wspierane. Nie możemy pozwolić ludziom, którzy decydują albo no, podejmują głos za rolników na poszczególnych powiatach czy gminach. Tak jak powiedziałem, w Warszawie mówią innym językiem, przyjeżdżają tutaj, robią co innego. Kolega tutaj powiedział, no zbliżają się święta, może opłatek, pogódźmy się. Tylko człowiek chciałby się pogodzić. Ja powiem tak, proszę państwa, mnie choroba nauczyła wiele pokory i wyciągnąłbym rękę do najgorszego wroga, tak? Ale z drugiej strony musi być zrozumienie, musi być jakaś współpraca. Jeśli człowiek chce iść w dobrym kierunku, żeby to się działo dla ogółu społeczeństwa dobrze, a widzimy, że ktoś zajmując stanowisko, które no niekoniecznie też mu było dane przez rolników, bo tak jak w moim przypadku, no zrezygnowałem z przewodniczącego na powiecie pyrzyckim. No i nie podoba mi się to, co robi obecnie przewodniczący, z tego względu, że ewidentnie jest uprawiana tak zwana polityka i nie jest to z korzyścią dla rolników, tylko jak gdyby załatwianie własnych spraw, własnego jak gdyby ego. Niedawno dowiedziałem się właśnie o sytuacji, jaka nastąpiła też na mojej gminie, w moim powiecie. Była ta osoba właśnie też jednym z członków komisji i bardzo o to apelowałem. Tutaj pan dyrektor Kłos zna sytuację, no, że jest źle na Pyrzycach i osoba, która była w komisji, proszę państwa, wyszła taka sytuacja, że wielu rolników na mojej gminie ma 0%, tak, wpisanych i niestety nie dostaną pomocy, a osoba jak gdyby, która była w tej komisji, ma powyżej 30% strat w gospodarstwie. I powstaje pytanie, jak sam sobie załatwił, a inni rolnicy nie mają. I tak, człowiek wyciąga rękę po zgodę. Ale w jaki sposób? Jeśli ma być zgoda, to ta osoba z drugiej strony, czy to będzie przedstawiciel Izby, czy Solidarności, musi pracować dla rolników, a my jako rolnicy, państwo wszyscy ocenimy, czy ta osoba jest kompetentna, żeby to ciągnąć, a jeśli nie, no to trzeba ewidentnie przeciwdziałać. No jak przeciwdziałamy, no to spotykamy się no, z kontrą, tak? No i często na tym poziomie, że tak jak tutaj kolega z Maszewa powiedział, czy nie raz pan Edward mówi, no może by wpadli sobie z panem Julianem Sierpińskim w ramiona, ale no nie wiem, co ich tak odpycha, nie wiem. Może na opłatku u biskupa jakoś biskup pogodzi pana Edwarda z panem Julianem, może się to uda, ale czy... Nie wiem, czy pamiętasz, ale Julian nie lubi. Tak, proszę. Bardzo dobrze to koledzy podpowiadają, proszę państwa, ja wielokrotnie zarzucałem prezesowi Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej, panu Sierpińskiemu, tak jak powiedział z panem Edwardem, że przypnął się łańcuchami do tej bramy w ANR-ze tam w ten. No i niestety, pan Edward został, a po panu Sierpińskim tylko łańcuchy. Dziękuję za zabranie głosu, bardzo proszę, tutaj jest następna osoba. Bardzo proszę. Zenon Okupski, powiat koszaliński. Panie przewodniczący, warto było i tak trzymać. I dalej.
Ja tutaj kolega mówił, byłem na spotkaniu w sobotę zorganizowanym przez Izby Rolne. Na tym spotkaniu z ministrem Jurgielem i minister Zarudzki tam był. Padły różne pytania, które nas nurtują. Te pytania przyziemne, nie tam perspektywa jakaś 2020-2035. Jak dożyjemy tych lat, będziemy nad tym dyskutować. Teraz są ważne i bardzo ważne sprawy, które nas nurtują, sprawy przyziemne i o tym my chcemy rozmawiać. A sprawą przyziemną na dzień dzisiejszy to jest propozycja do ustawy, która obowiązuje w tej chwili. Propozycje jest 30, wniesionych było ponad 30 poprawek. Z tego pan minister powiedział tylko lakonicznie, wejdzie 15 czy tam, a 20 zostało odrzuconych, ale co konkretnie tego nie powiedział, co zostanie odrzucone. W tych poprawkach, które nas bardzo nurtują, z powrotem mają być przywrócone tak zwane słupy. Człowiek z ulicy, z chodnika, który nie skończył 40 lat i nie jest zameldowany, będzie miał prawo teraz nabyć ziemi. Do czego my dochodzimy? Do tego, co było przed strajkami, prawda? Dlaczego tu dzisiaj na przykład nie ma żadnego z decydentów? Oni się migają. Na tym spotkaniu w Warszawie po wystąpieniu pana z Pyrzyc, nie będę tu wymawiał nazwisk, dysponował nazwiskami, wręcz minister Zarudzki wszystkich rolników, tam było ponad 300 osób, zrugał, skrzyczał. Każdy zniesmaczony wrócił z tego spotkania, to tak, myśmy na PiS głosowali, wszystko w porządku, idą w dobrym kierunku, ale rolników trzeba słuchać, z nimi trzeba rozmawiać, nie narzucać swoją wolę. Na tym spotkaniu można było wyczuć, jakby Ministerstwo Rolnictwa wpadło w jakiś samozachwyt, że tyle się robi dla rolnictwa, tak dużo się zrobiło już, że czego ci rolnicy jeszcze chcą? O co im chodzi? To tak nie powinno być. Powinniśmy usiąść do stołu, rozmawiać o swoje problemy, ciężkie problemy mówić i wytykać. I to powinno być usuwane. Sprawy minister Jurgiel mówił, weszła sprawa, bardzo ważna specustawa dotycząca weterynarii. Co dzisiaj w kraju weterynarze wyprawiają? To jest karygodne. Gospodarstwa niszczy. Wycina się trzodę, wycina się bydło tylko dlatego, że jakiś donos był, tylko dlatego, że tam jakieś normy nie zostały spełnione. A dziki jak latały po kraju, tak latają. Jak zdychały, tak zdychają. Jakoś świnie nie zdychają w zagrodach, tylko je się wycina, prawda? I dzisiaj się mówi, że my mamy konkurować z wielkimi przedsiębiorstwami. Jak? W jaki sposób? Skoro oni już dawno wykupili wszystkie firmy, postawili supermarkety, to oni dzisiaj rządzą na rynku, nie rolnicy. Jak my dzisiaj mamy wejść, konkurować z nimi? Dziękuję bardzo. Na razie. Dziękujemy bardzo. Proszę bardzo, następna osoba zgłaszała chęć zabrania głosu. Dzień dobry Państwu, Panie Przewodniczący. Moje nazwisko Kelm Tomasz, jestem z powiatu koszalińskiego i tak tych wszystkich stron szczecińskich nie ogarniam jeszcze, ale jestem członkiem Solidarności od 80 roku, członkiem izb rolniczych od 96, a rolnikiem od dziecka. I tak jak słucham o tych podziałach, Panie Przewodniczący, o nieobecnych dobrze albo wcale, nigdy źle. No dlaczego nie chcę poruszać te wszystkie tematy dotyczące rolnictwa, ustaw, zgadzam się, jestem za, strajki były zasadne, żeśmy dużo zrobili, ale uważam się cały czas, że jestem rolnikiem, jak to się zaczyna nas dzielić Izba, Solidarność, jakieś inne stowarzyszenia, to jest wielkim błędem i wszystkim mówiłem i powtarzam. 2 lata żeśmy stracili jako Solidarność i jako Izby. Jeździmy na różne spotkania, inne Izby z Polski przyjeżdżają, współpracują z Solidarnością, ze związkami. Myślę, że ta ustawa, która dotyczyła i powołania reaktywacji izb rolniczych w 96, była bardzo dobra jako samorząd rolniczy. I uważam, że taka sama powinna ustawa dotyczyć, że rolnik powinien ustawowo przynależeć do związku.
Związek sobie powinien wybrać, czy to jest związek zawodowy, czy branżowy, ale powinien należeć. Rolnik jest nieaktywny. Wszyscy powtarzają, my się wszyscy znamy. My się wszyscy znamy, wszędzie jesteśmy. Jesteśmy w izbach, jesteśmy w Solidarności, jesteśmy na różnych spotkaniach. Ale co bym chciał podkreślić, nie traćmy tego czasu i nie mówmy, że no, wrócę, pewnie wszyscy wiedzą, mamy zbyt wyrazistych przywódców. Niech usiądą i pogadają, przecież oni wszyscy są mądrzy, działają i każdy mówi, działa na rzecz rolnictwa, działa na naszą rzecz. I po to tu jesteśmy, żeby działać, a nie dzielić się. A wytykanie komuś, że ten poszedł tu, ten poszedł tam. Izba jest samorządem, a związki są związkami. I ta izba jest w pewnych ramach, też nie może wszystkiego zrobić. I tak bym się chciał odnieść, jeszcze raz wrócę, że nie ogarniam strony szczecińskiej, ale Pyrzyce to stały się takim pępkiem świata. Nic nie słyszę, tylko Pyrzyce. Kto wyciągnął rolników z więzienia z Pyrzyc, jak nie izba? Nie mamy racji? Kupcewicz, mecenas izby rolniczej poszedł. Pierwsze uderzenie, jak rolnicy poszli siedzieć, byli aresztowani, to mecenas izby rolniczej. Proszę iść się zapytać, kto go wynajął, ile zapłacił za kancelarię. Parę osób nie skorzystało. On nie może iść bronić już później w procesach. Ale pierwsze wejście, ja wiem, żeśmy stali pod prokuratorą rolnicy, ale wybronił ich nasz mecenas. Nasz mecenas i nie zaprzeczycie temu. Jest mi bardzo przykro, że jest taki podział i rozłam wśród rolników. Nie powinno być. No, proszę Państwa, wszyscy startujemy w wyborach. Wszyscy jesteśmy w izbie. Czy dzisiaj jest Sierpiński, za 2 lata będzie kto inny. Jestem za wyborami powszechnymi przy wyborach samorządowych do izb. Nie oddzielnych przy samorządowych, jak wszyscy idą do urn. Ma uprawnienia rolnika, idzie i głosuje. I frekwencja większa. Dziękuję bardzo. Dziękujemy za zabranie głosu. Bardzo proszę, Robert Tarnowski chciał zabrać głos. Dobrze, nie zgubię. Później pan Paweł Janoch, tak? Chciałbym odpowiedzieć mojemu przedmówcy, bo tak chcąc nie chcąc wywołał mnie pan do tablicy. Powiedział pan, że Pyrzyce pępkiem świata. Więc widzi pan, przykro mi było bardzo, bo mówi pan, że to mecenas Kopcewicz wyciągnął rolników z aresztu. No niestety, mecenas Kopcewicz akurat nie dotarł ani do mojej żony, jak prosiliśmy i zapytałem prezesa Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej, dlaczego to właśnie tak jest, że kilkunastu rolników reprezentuje pan mecenas Kopcewicz, a ci, co zostali jak gdyby z głównymi oskarżeniami i kilku innych, zostało bez ochrony prawnej. I to było tak, jedno podejście, proszę pana, a później było drugie podejście i znowu tych samych rolników bronił mecenas Kopcewicz. Więc myślę, że ktoś tymi informacjami wprowadził pana w błąd. I ostatnio na spotkaniu wewnętrznym Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej naszego powiatu było 11 nas członków i zadałem to samo pytanie dla przedstawicieli z poszczególnych gmin na moim powiecie. Dlaczego tak jest właśnie do dzisiaj, że Izba jak gdyby finansuje część ochrony dla poszczególnych rolników, a rolnicy z głównymi oskarżeniami, część rolników jeszcze oprócz tych głównych oskarżeń, mają wynajętych mecenasów i to przed procesem przygotowawczym i w trakcie teraz procesu w sądzie. My, proszę pana, ponieśliśmy bardzo duże wydatki finansowe na mecenasów i gdzie nie zaproponowano nam absolutnie żadnego spotkania. Oczywiście, przecież nie musiał być mecenas Kopcewicz. Mógł nas reprezentować inny mecenas, kiedy była jak gdyby niezgodność tam zeznań, czy ewentualnie kolizja pomiędzy zeznaniami świadków, tak? Nie zostało nam to, proszę pana, zaproponowane, tylko zostaliśmy sobie jak gdyby na pastwę losu. Nie wiem, akurat mojej osoby może nie trafi prezes, może nie trafić, bo wiele razy mu wytykałem błędy. Ja bym chciał, żebyśmy poszli oczywiście razem, wspólnie w tym wszystkim, żeby to skorzystali na tym rolnicy i to jest moim celem, po to, żebym się wybrał z kolegami z Pyrzyc do Szczecina, a żebyśmy te przepisy zmienili. Często też właśnie padały do nas zarzuty, że no, jak gdyby nie pozwalamy nieraz jak gdyby komuś się rozwinąć.
Powiem Państwu tak, nam trudno było się znaleźć, przynajmniej w Pyrzycach, w sytuacji takiej, kiedy rolnik nie podejmuje w ogóle inicjatywy. Nagle zjawia się na przetargach. Walczyliśmy z rządem, z agencją i ze słupami, a także z ludźmi, którzy z niewiadomego powodu nagle chcą rozwijać gospodarstwa. Ja rozumiem niektórych rolników, że no dobrze, niech pójdą inni, po co ja się mam nastawiać, rządzi moja władza, narażę się, tak, pokażę swoją twarz, ciężej będzie mi przebrnąć gdzieś w agencji, w armirze, papiery będą ciężej do załatwiania. I często, wie pan, ci ludzie zostali w domu, a my postawiliśmy wszystko na jedną kartę. I ci, co postawili wszystko na jedną kartę, tak jak w mojej sytuacji, to dzisiaj, proszę pana, mam prokuratora, wysokie kaucje i opłacam prawników od A do Z ze swoich pieniędzy. Nikt mi nie dopłacił do tego złotówki. Dziękuję właśnie i tu podziękowałem przewodniczącemu i ludziom, którzy nas wsparli, bo dzisiaj nie wiem, gdzie bym był. Nie wiem, gdzie bym był. Dlatego no trafnie może pan określił tu, że powinniśmy pójść razem. Razem, ale przy współpracy. Jeśli współpraca jest pana prezesa izby taka, a nie inna, no to przepraszam bardzo, jak ja mam się wyrażać o tej współpracy, jak on postępuje względem innych rolników. Ja jestem też członkiem tej izby, odkąd prowadzę gospodarstwo, urodziłem się na wsi, od dziecka jestem też rolnikiem. I jak jestem traktowany? Bo co, bo jak mam jakieś inne poglądy? No mam inne poglądy, może od prezesa mogę powiedzieć, że mam inne poglądy, ale rolnicy wszyscy są równi, czyli dla wszystkich powinien być prawnik albo wcale. Wie, momencik, jest kolejka. Poczekajcie, momencik, momencik, ad vocem, rozumiem, pan chce zabrać głos. To mikrofon daje. Wszystkim została zaproponowana pomoc mecenacka. Wszystkim uczestnikom zajść Pyrzyckim. 6 osób ponoć zrezygnowało z tego i nie chciało skorzystać. A opłata izby dla mecenasa była za pierwsze wejście, wyciągnięcie rolników z tych problemów. Resztę rolnicy finansują sami procesy, bo mecenas izby nie może uczestniczyć w procesach i nie ma takiej możliwości, żeby izba opłacała na wokandach. Pierwsze wejście była pomoc, rolnicy ją otrzymali, są rachunki w izbie, żeśmy zapłacili. 6 rolników, na wszystko są dokumenty, 6 rolników osobiście zrezygnowało z pomocy mecenasa izbowego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Teraz było ad vocem, a w kolejce czeka pan Paweł Janoch, przekazuje mikrofon, czy ewentualnie z mównicy może będzie, ładnie będzie człowiek wyglądał. Tak jest. Teraz wszyscy to będziemy dobrze widzieć. Szanowni Państwo, Paweł Janoch, Grabowo, koło Stargardu. Miałem zacząć inaczej w tej części panelu moje wystąpienie, ale no, życie pisze swoje scenariusze, a ten związek właśnie reaguje. I ja jako członek związku właściwie odpowiem Państwu, dlaczego Pyrzyce stały się pępkiem świata. Dlatego, że tam poszło uderzenie. Czy próbowaliście sobie wyobrazić, gdyby w waszą wieś, w waszą gminę poszedł taki cios? Nieważne, czy na ile drukowany, bo sądy są, prokuratury niezależne i kibicujmy im, żeby to się wyjaśniło. Ja jak jechałem na ten protest, jako zaczynaliśmy traktorami w 2012 roku, no to bałem się o ten swój traktor, no bo to nowy i tak dalej, ale mówię, no co, policja mandat da, no grzywnę jakąś, to powiedzmy nie przewrócę gospodarki. Potem tam przez moment był taki, pan Edward kazał, to z tą tabliczką, chyba jeden dzień chodziłem, kiedy tuż przed końcem weszliśmy do urzędu, no trochę miałem miękkie nogi, ale no cóż, no parę krów sprzedam, mam krowy i ten majątek obrotowy, czy z mleka mi zabiorą. Ale tam poszło uderzenie w całą egzystencję. Dlatego ja myślę, że ja przynajmniej życzę sobie, żeby tego typu sformułowanie, że Pyrzyce są pępkiem i tam, to już było dziś pierwszy i ostatni raz ja to słyszałem, bo będę wrzeszczał, zanim ktokolwiek będzie dalej rozwijał taką wypowiedź. To tyle. Co do Pyrzyc. Czy było warto? Ja myślę, że było warto, że tak im przywalili. Wiecie dlaczego? Bo to buduje tożsamość tego związku tutaj. To jest ofiara, oni cierpieli, cierpią, jeszcze będą to cierpieć. Być może większość z nich do ostatnich chwil życia będzie to sobie przypominać, bo to nie jest rzecz normalna, kiedy z ciągnika czy z domu ubrani w żółwia zabierają cię. Nie? Zatrzymują cię na drodze, jest ci miękko w kolana. Nie? Mówię o drogówce.
A tu poszło takie uderzenie, ale dlaczego ono tak poszło? Bo trafiliśmy w bardzo czuły punkt, proszę Państwa. I tam się to zogniskowało i cześć i chwała. To są współcześni bohaterowie nasi. Mówimy o tej grupie tych 11 czy 12, ja już czasem się gubię. To, co ja się tego nie spodziewałem i myślę, nikt się nie spodziewał. Równie dobrze mogło to, powiedzmy, pójść na Reczu czy w Stargardzie. Może i gdyby znaleźli pomysł, to by przyjechali do Kosmala, no ale to by było może bardziej niezręcznie, trudniej było wytłumaczyć. A tak? Proszę bardzo. Także myślę, musimy zapamiętać raz na zawsze, że te wypadki pyrzyckie to jest ciąg tych zdarzeń w historii chłopskiej. Były takie różne newralgiczne i prawie tragiczne sytuacje. I myślę, że chłopi z tego wychodzili wzmocnieni. I to też trzeba tak traktować. I tą sytuację i tą ofiarę uszanować. A czy dywagacja, czy prezes, prawnik zrobił to, co zrobił, czy mógł więcej? Myślę, najważniejsze było to, że tamte traktory zaryczały w pewnym momencie przed prokuratorą, bo podejrzewam, że nie wiem, jak mocny kozak w cudzysłowie z prokuratora. Nie zdarza się, żeby przyjeżdżali mu ludzie pod urząd, bo jak kogoś zamknął, wiecie, z reguły jest cisza, wszyscy się chowają. I to była też, ja powiem tak, siła i wielkość tego związku w tym momencie, że podjęliśmy to ryzyko, przecież byliśmy sfotografowani, mogliśmy się bać, ale jak oni byli z tamtej strony muru i krat, my stanęliśmy po tej stronie, gdzie było trzeba. I dlatego ja myślę, że powinniśmy wejść w czas spokojnego przeanalizowania tej sytuacji i uszanowania sytuacji kolegów z Pyrzyc. I nie wolno deprecjonować ich sytuacji. Zapamiętajcie sobie to słowo, bo sami się będziemy rozpracowywać. To się dzieje w środowisku. I to jest według mnie rzecz podstawowa, którą powinniśmy stawiać sobie na pierwszym miejscu. Dziękuję bardzo. Dziękujemy za zabranie głosu. Proszę następną osobę. Nie, bo ja bardzo... Nie. Perfekt świata Pyrzycy. To było nie tak zrozumiane. I chodzi o to, że na każdym zarządzie czy walnym rozmawiamy o rolnikach i o tych sprawach, problemach. Złe, użyte sformułowanie, ale cały czas pomagamy Pyrzycy. Nie to, że nie pomagamy, zajmujemy się. I to było w tym kontekście użyte. Dziękujemy za sprostowanie. Szanowni Państwo, proszę bardzo, następna osoba, która zgłosiła chęć zabrania głosu. Stanisław, ty byłeś następny. Bardzo proszę. To jest ważna dyskusja. Tak jak Państwu mówiłem, jestem moderatorem, kieruję ruchem, więc jak przekraczam ramy czasowe, możecie mieć do mnie żal. Dobrze. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, moja godność Wołaszczyk Edward, powiat szczecinecki. Te dwa lata od rządów Prawa i Sprawiedliwości, które mijają, to były lata, które Związek Zawodowy i Solidarność Rolników Indywidualnych delikatnie odpuścił. Ale z tego miejsca chciałbym się zwrócić do zarządu wojewódzkiego. To jest bardzo trudna sprawa być na czele związku zawodowego, czy to struktur wojewódzkich, czy krajowych. Bo tu zderzają się bardzo trudne sprawy i polityka, i dobro związkowców, dobro rolników. Ale trzeba mieć odwagę, skoro się podejmuje ten trud. I proszę Państwa, trzeba już podjąć pewne decyzje, upomnieć się o sprawy rolnicze, bo zostało załatwione ta sprzedaż ziemi przez obcokrajowców, ale w zasadzie resztę spraw pozostało nieruszonych. I czas upomnieć się, przypomnieć, że rolnicy istnieją i są w wielkiej potrzebie. Nie są doceniani, nie są dopuszczani do środków masowego przekazu. Nikt się po prostu teraz jakby nie interesował tą grupą społeczną, a sam przewodniczący powiedział,
W skali kraju jest to 5-6 milionów ludzi, narodu polskiego. I tak zapomniane. Nie wspomnę o latach powojennych, jak rolnictwo było gnębione, te obowiązkowe dostawy, te pomiatanie rolnikiem, to przymusowa kolektywizacja, a rolnik się oparł. Rolnik się oparł i oczekuje na szacunek. W dalszej części tego szacunku, na dzień dzisiejszy tego szacunku nie ma. Tych problemów narasta, nie są rozwiązywane, dlatego nie chciałbym przedłużać, bo pan Edward te problemy dosyć dobrze zna. I chciałbym się zwrócić jeszcze raz o twardą postawę wobec rządu, wobec rządzących, aby zaczęli realizować nasze postulaty. Na tym chciałbym podziękować państwu. Dziękujemy za zabranie głosu. Bardzo proszę pan Stanisław Barna i pan. I jeszcze mamy trzeciego, ostatniego występującego. Zamykamy wtedy tym pańskim wystąpieniem. Szanowni Państwo, teraz dostałem telefon, że jest dosyć duży protest przy Sejmie. Rolników, hodowców drobiu, hodowców zwierzątek futerkowych. Też trzeba się zająć tym problemem. Bo to rząd czy korporacje załatwią daną branżę, później wezmą się za następną branżę. Trzeba się upomnieć o producentów, o hodowców trzody chlewnej. Wystąpić z oficjalnym pismem, że upominamy się o tych rolników z Podlasia i o całe rolnictwo. Dziękuję Państwu. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, Barna Stanisław. Jestem tu z Wami praktycznie od początku. Paweł mnie wyręczył, bo wyrwał mi praktycznie słowa z ust. Też tak to prawie większą połowę, Paweł, powiedziałeś. Ale nawiązując, dlaczego Pyrzyce? Pyrzyce to kręgosłup naszych protestów. A oni, proszę Państwa, nawiązując do tego, potrafili się zawsze najbardziej mocno zorganizować. Pokazać nam, jak każdy powiat powinien pracować, proszę Pana. Z mojego Choszczyna przyjeżdżały 2-3 ciągniki, no może tam 5, a od nich potrafiło przyjechać 30 albo nawet 50. Nieraz to był ciąg ciągników z Pyrzyc. I naprawdę to była taka silna banda, Robert. Pamiętaj, że my zawsze i tu... Przepraszam, Edek, to tylko tak w cudzysłowiu. Zawsze będziemy was wspierać i czekamy tylko na hasło. Było hasło, jesteście w tym, każdy z nas mógł tam być. Żona mówi, ty, zaraz po ciebie przyjadę, przecież ty też tam byłeś na czele, nie? I ja sobie tak pomyślałem. Ale no, nie przyjechali, to żeśmy zrobili wszystko, żeby wam pomóc. I do tej pory tak jest, bo spotykam się z kolegami z Pyrzyc i rozmawiamy na ten temat nieraz. I no, zostawiliście nas. Ja mówię, nie, czekamy na hasło tylko, bo z Wojtkiem jestem w kontakcie i tak dalej. I jeżeli taka będzie potrzeba, na pewno się zorganizujemy i o was nigdy nie zapomniemy. Bo każdy z was postąpiłby tak samo. Nawiązując jeszcze do izb rolniczych, proszę Państwa, ja też zawsze Edkowi mówię, Edziu, weźcie, może zróbcie coś takiego. Ale pamiętam, jak to było, proszę Pana. Kto nas zostawił na wałach? Tak jak Robert powiedział, łańcuchami się szef izby zapierał, a później się okazywało, że spotkania z Piechocińskim są i tak dalej, gdzie Piechociński poszło w mediach, że odwiedził nas na wałach, on w ogóle z nami się nie spotkał. A zdjęcia z kim były? Nie będę przytaczał nazwisk. Ale tak to wyglądało. Byliśmy troszeczkę gdzieś pominięci. Później już do nas na wały pan Julian nie przyjeżdżał, tylko musieliśmy jechać do niego i pamiętam, jakie były rozmowy. Pomijając, nie będę wspominał byłego dyrektora izby, jak był traktowany przez pana Juliana. Było to niemiłe. W tym wszystkim chciałbym więcej takich Edków, żeby było, takich Robertu, bo Robert to był mózg Pyrzyc i zawsze go szanuję. Dzięki, że jesteś z nami, Robert, z powrotem, bo od dawna cię nie było. I życzę ci dużo zdrowia, wytrwałości. Myślę, że tak będzie, jak sobie życzysz. Nawiązując jeszcze do tego, bo ja będę uciekał, mam chorą mamę i jeszcze inne sprawy. Za mało nas tu jest, panowie. Z całego województwa powinno nas tutaj być, no nie będę mówić, 10 razy więcej, byłoby super. A tak zawsze komuś nie pasuje, ktoś dojedzie. Jest nas dużo mniej niż nas było, to jest troszeczkę nie halo,
bo to jest nasze święto. Dzisiaj tu powinien być każdy ten, kto z nami był, chociaż tak jak Łukasz mówił, było nas nieraz więcej, mniej, ale zawsze ktoś tam dojeżdżał i żeśmy się uzupełniali. A teraz jest nas garsteczka, tak proszę Państwa, mówiąc prawdę. Powinno nas tutaj naprawdę być 10 razy więcej. Dziękuję ślicznie, pozdrawiam i Edek, walcz dalej. Skupiaj te wszystkie nasze problemy, musimy rozwiązywać rolnicze nasze problemy, bo troszeczkę popuszczamy tego, trzeba tam troszeczkę bardziej pukać do drzwi i odzywać się o nasze sprawy rolnicze. Dziękuję ślicznie. Pozdrawiam. Dziękuję bardzo za zabranie głosu. Proszę bardzo, jeszcze mamy tak dwa wystąpienia i skończymy ten panel. Bardzo proszę. Ja to takim może mówcą słynnym nie jestem i tak nawet tutaj, jak poprzednik mi mówił, tu nam mówił, że mało nas jest. A wiecie dlaczego mało? Bo rolnicy są zawiedzeni. Ja jak tu jechałem, prosiłem jednego z rolników, mówię chodź, jedź, bo ja auta nie mam, zepsuło mi się, jedź ze mną, a on mówi, ty, to nic nie da, a tam zaczął przeklinać, ja mam dość tego. Ja wam powiem też, że ja momentami już też mam dość. Słuchajcie, ja, panowie, hoduję dość dużo zwierząt. Nie wiem, tam dość dużo. Hodowałem jeszcze świnie, miałem 1100 świń. Jak po wyborach tak ładnie było gadane, jak to my do agencji jeździliśmy, jak do nieruchomości, jak na pielgrzymkę na Jasną Górę. Tak to tam ładnie miało wyglądać. Wiecie, panowie, co? Nic się nie zmieniło. Wilki zostały. Może tego głównego tam obalili, ale ta reszta będzie kąsać. Słuchajcie, panowie, ja se tak tu, tak se zanotowałem tutaj. Znacie syndrom gotującej się żaby? No to wam powiem tak. Jakby tak do gorącej żaby, takiego wrzątku, rzucił żabę, to ona wyskoczy, nie? Ale tak do jakiejś zimnej się wrzuci i zacząć ją podgrzewać, ugotuje się ją. Z nami tak się robi. Tak się robi. My tak udajemy, że tak ładnie jest, tak wspaniale. Mówię, mając kupę zwierząt, ja na dzień dzisiejszy dziaduję. Wiecie, wierzcie mi, ja nie wiem, co to znaczy wyjechać gdzieś na wolne jakieś. Jeden, dwa dni. Agencja będzie mnie jeszcze tam dreczyć. Ja nawet składałem pismo o jakieś tam umorzenie. Nie ma szans. Do ministra pisałem, nie ma szans, masz zapłacić dziadu. Mogli tylko dopisać. I teraz powiem wam tak, mam tu takie echo izby rolniczej. No, takie coś. Informacje ministra rolnictwa i rozwoju wsi. I tu jest tak napisane, rekompensaty, nie, inaczej, z drugiej strony. Informacje z Krajowej Rady Izb Rolniczych. Wniosek o zwiększenie środków na modernizację gospodarstw rolnych. I można sobie wnioski składać, wy tam będziecie dawać te pieniądze, my będziemy budować, nie? A z drugiej strony znowu jest informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi, rekompensaty za nieutrzymywanie świń. Czy wy, czy coś, czy ja głupi jestem, czy ja nie wiem. Słuchajcie, po co dawać pieniądze, żeby je zmarnować, a później dawać pieniądze, żeby tego nie hodować? No coś tu nie tak. Teraz, następna sprawa. Zaczęli wymyślać te choroby. Wiecie dobrze chyba, nikt z was nie wierzy, że te choroby latają. Tak mamy czyściutko, tak sterylnie, tak ładnie, a jednak choroby, wie pan, deszcze padały od maja, a na Podlasiu ogniska się paliły. Co nie? Płonęły ogniska i spalili wszystkie świnie. Teraz tylko kwestia czasu, jak do nas te choroby dojdą. No u nas już świn nie ma, mają fermy wielkie, są wielkie fermy, no i no świn akurat nie ma. Ja też hodowałem te świnie z korporacją, to znaczy no, z taką firmą, co mieli nas za niewolników. Wielki smród, kupę roboty i dalej wielki smród. I gówno wielkie, nie pieniądze. Zrezygnowałem z tych świń, mam bydło, mam owce. Ale wiecie co? Podejrzewam, że wymyślą choroby,
że będą wielkie leczenia, badania różnych krwi, bo już to próbują robić i nas udupią tak, że będziemy płakać i płacić, a na końcu komornik będzie prawie u każdego jeździł. I co wy na to, panowie? Jak chcemy, żeby inaczej grało to się wszystko, to ja uważam, że to trzeba zrobić tak. Powinno się, tak jak reprezentacja Polski, trenera wywalić, piłkarzy wymienić, zaczną grać. Może czas najwyższy coś takiego zrobić, bo te stare wygi już nie umieją za bardzo kopać. Na stołku się rozwalił, no i czeka do pierwszego, jak mu tam coś przyjdzie. A coś przyjdzie. A wy, chłopy głupie, siedźcie, bijcie się, kłóćcie się, co nie? No ja za to na razie dziękuję. Może jak mi się coś przypomni, powiem więcej, ale boję się tylko, że instytucja ta wsparcia rolnictwa to tak nie będzie wspierać i druga instytucja też nie będzie za bardzo wspierać rolników, bo te różne ściemy, które się robi na dzień dzisiejszy na polu i to dalej jest promowane, ten oset, te jakieś no cuda na kiju, ja nigdy czegoś takiego nie robiłem i nie chcę robić, gdzie spotykam się z takim różnym oporem, dlaczego ty tego nie robisz, kasa ci przyjdzie. A ja tu do wszystkich mam tylko jedno pytanie. Możemy spotkać się na bezludnej wyspie. Ja biorę kupę żarcia, a ktoś z was niech bierze kupę kasy. Zobaczymy, kto lepiej na tym wyjdzie. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. I bardzo proszę kolejne, ostatnie w tej serii wystąpienie. Witam wszystkich, Jarosław Kusyk. Przekażcie, posłuchajmy. Powiat kołobrzeski. Jeżeli chodzi o to, czy było warto, wydaje mi się, że było warto, ponieważ kiedyś żeśmy leżeli na betonie i lizali klamkę, no, natomiast teraz jesteśmy dopuszczani do jakichkolwiek rozmów. Zapłacili za to większość, którzy się aktywizowali gospodarstwem, życiem rodzinnym, no i różnymi innymi udrękami, których by nie chcieli mieć. Na przykład pojechaliśmy do Zielonego Miasteczka po to, bo wiedzieliśmy, że i tak nic nie załatwimy, natomiast głównym naszym celem było skonsolidowanie środowiska. Przynajmniej teraz mamy parę telefonów do rolników w całej Polsce, którzy mogą nam w trudnych sytuacjach pomóc, gdzie możemy się skonsolidować. Protesty w Szczecinie spowodowały to, że jeżeli był problem tutaj, to 100 ciągników w ciągu jednego dnia przyjechało i stanęło przed prokuraturą, gdzie rolnicy z całego województwa przyjechali tutaj, żeby poprzeć kolegów. Natomiast później się stało tak, że wszyscy ręce sobie już wszystko w porządku, przyszedł nowy rząd, poobiecywali. Dzięki temu, że rolnicy się przyłączyli do tej nowej zmiany, prezydent nas zupełnie olał. Zrobiliśmy nawet spotkanie w Belwederze, oddał nam Belweder, ani się nie pojawił. Zastępczyni była tylko na 10 czy na 20 minut. Nikt nie ma pomysłu na Ministerstwo Rolnictwa i to jest wszystko wina nasza, ponieważ my żeśmy się nie skonsolidowali. Myśleliśmy, że a ktoś inny załatwi, mamy przewodniczącego, to proszę bardzo, niech ostatnie flaki wypruwa, ale jeszcze pewnie sobie da radę. Ale żeby on poszedł i ktoś tutaj mówi, żeby był mocny, to on musi mieć za sobą trochę ludzi, bo w polityce, we wszystkim, tak jak wiemy na tym przykładzie, że jak te 100 ciągników przyjechało, to każdemu się zaczęło miękko robić od prokuratora do sędziego. Jeżeli na Radzie Krajowej wystąpi pan Edward jako przewodniczący, nie będzie miał za sobą ludzi, to on nic nie zrobi, bo on jest jeden. Można go kupić, można go zastraszyć, i można potraktować go nijak. I żeby rozmawiać z rządem, to nie jest łatwy rząd. My próbujemy dalej realizować następne te punkty, które były w Zielonym Miasteczku.
ale to praktycznie parę osób jest na całą Polskę, która tam uczestniczy. To nie chodzi o to, żeby wszyscy byli. Teraz powinna od 2 lat cały czas być dyskusja nad tym, bo sytuacja jest taka, cały czas żebrzemy, cały czas na kolanach, cały czas prosimy. Nas jest 6 milionów. Jest 1 300 000 gospodarstw. My powinniśmy być siłą i wszystkie siły polityczne powinny najpierw drepnąć tutaj do nas. A przy wsparciu jeszcze z Czerwoną Solidarnością, to w ogóle moglibyśmy inaczej to traktować. Przecież teraz każdy z nas ma ciągnik innej marki. Kiedyś pojechało się 20 km czy 10, bo były takie punkty dostawy. I można było z półki kupić. Teraz trzeba zamawiać 2 tygodnie i jeszcze czekać, czy przyjdzie, czy nie. A już nie mówię w ogóle o serwisie. To jest podstawa. I ile on kosztuje? Ciągnik czy kombajn, sami wiecie, on nie może 2 dni czekać na speca od 2 guzików. My potrzebujemy kompleksowych rozwiązań. Potrzebujemy programu dla rolnictwa, zaczynając od ubezpieczeń, zaczynając, KOWR teraz przyjął ARR, tak? Czyli Agencja Rynku Rolnego. My powinniśmy, wychodząc na pole, wiedzieć, jakie będziemy mieli minimalne środki. Nie trzeba nam jałmużny, nie trzeba, jeżeli nie trzeba 2000 kontroli. Bo jeżeli tyle zasiałeś, tyle wziąłeś, tyle mogłeś zmagazynować, to dostajesz do tego dopłatę. A my jesteśmy przez wszystkich kontrolowani. Kto ma bilet tramwajowy, przechodzi do gospodarstwa, a tym bardziej to widać w gospodarstwie ekologicznym i on się rządzi po tym gospodarstwie. Chcesz ziemniaki sprzedać, to zaraz masz 6 czy 7 ludzi, którzy ci przyjeżdżają i czepią całe gospodarstwo, żeby znaleźć zgniłego ziemniaka. My musimy się zjednoczyć po to, bo teraz, tak jak pan Edward powiedział, teraz jest o wiele, wiele trudniej, bo tak raz nas kojarzą z tym rządem, ale my musimy coś zaproponować, bo jeżeli pójdzie się i się wyłoży na stół, to można o czymś rozmawiać, a jeżeli się nie ma jakiegoś programu, to każdy odrzuci. A jeżeli jeszcze pójdzie, czy pan Białkowski, czy pan Edward i nikt za nim nie będzie stał, Nic się nie załatwi. Mówi się, że się nic nie robi. Robi się, proszę Państwa, ponieważ cały czas walczymy, co 2 tygodnie jeździmy do Warszawy, żeby przetrwać, przesunąć te ustawy o sprzedaży bezpośredniej, o GMO i inne. Zaczynając od tego, że wszystkie te organizacje, które są, one służą do tego, żeby skłócić nas, bo temu dali ziemię, temu nie dali ziemi, temu przyznali klęskowe, tamtemu nie przyznali. A kto sobie ten kociołek robi? My sobie robimy ten kociołek. I nam pozwalają, żebyśmy się szarpali. Razem jeździliśmy do Szczecina, razem jeździliśmy do Warszawy, a później między sobą zaczęli się żreć. Bo ten dostał 2 kawałki ziemi więcej, tamten nie dostał i zaczęli podkupywać. Sami jesteśmy sobie winni, że tak z nami postępują. Sami jesteśmy winni temu, że jesteśmy żebrakami, bo jesteśmy żebrakami. Bo każdą rzecz musimy wychwytać. To dzięki rolnikom jest ta, między innymi, ta nowa zmiana. A nic z tego nie mamy. Robi się tylko same pozoracje, ale my musimy zacząć tutaj, teraz. Nie każdy musi jeździć, ale nie każdy w internecie wesprze, nie każdy porozmawia. My powinniśmy od 2 lat cały czas dyskutować na temat tych wszystkich ustaw. My powinniśmy przygotować, może nie do realizacji, ale do tego, żeby to było w Sejmie, wszystkich kompleksowo, bo inaczej to nas zjedzą. My mamy jeszcze większe wyzwanie niż komuna, bo my mamy wyzwanie, to są korporacje. Teraz wchodzimy w państwami, w których są źródła tych korporacji. My musimy się przed tym obronić, a przed tym będzie o wiele nam trudniej. Nas niszczą ekonomicznie, zaczynając od tego, że my nie możemy sprzedawać. Zaczynając od tego.
jeżeli będziemy mogli sprzedawać, jeżeli odtworzymy rynki dystrybucji, jeżeli każde gospodarstwo, każdy zakład, w latach 90. pierwsze co zrobili, to oddali przetwórstwo i od razu robili z tym rolnictwem co chcieli. I zasada taka, że odtworzyć przetwórstwo, żeby ten plantator, który tam dostarcza, był automatycznie udziałowcem. To co chciano zrobić w zakładach zbożowych. Ale my musimy zacząć wszystko od siebie. Jeżeli będziemy sobie wypominali te wszystkie rzeczy, a że ty zjadłeś większy kawałek schabu, a ty polędwicę, to do niczego nie dojdziemy. I to nie wina jest rządu, to nie jest wina przewodniczących, którzy sobie fraki wypruwają z tego wszystkiego, tylko to jest wina nasza, bo my się dajemy poróżnić. Chwila. Co to znaczy wina nasza? No teraz ja, jeżeli, bo ja chcę taką odpowiedź. Tak. Już daję mikrofon. To ja, bo tutaj, przyjacielu, słyszałeś coś takiego. Taki jest... Włączony tylko do ust. Taki dowcip jest, może to nie, jak dziad szedł z workiem, w środku szczury trzymał, nie? I tak na kiju szedł i co jakiś czas przez wsie i co jakiś czas stawał i rozwiązywał ten worek i mieszał kijem. Nie słyszeliście. To w końcu pytają go ludzie, dlaczego ty tak robisz? A on mówi, bo jak za długo idę, to szczury mnie w plecy gryzą. Jak stanę, zamieszam kijem, to między sobą się gryzą. Tak? Ta dezinformacja wśród rolników, to jest to, co kolego teraz powiedziałaś. Co to znaczy? Co ja mogę źle robić? Ja hoduję zwierzynę, wszystko robię tak, jak robił mój ojciec. To znaczy, że coś źle robię? Ja nie mówię, że źle robisz w sensie zawodowym. To znaczy, że jakaś część tych rolników, co może to samo robić, to co, źle robią? To teraz to spoczywa na działaniach pana, między innymi dyrektora, ludzi, którzy zaczynają ciągać te sznurki. Tak to ja uważam. Jak my mamy, jeżeli zaczniemy żreć się o stołki, jeżeli każdemu zacznie być ważniejszy stołek niż dobro wsi, powiedzmy, do niczego nie dojdziemy. Ale właśnie o tym mówię. Ja to trochę inaczej. Ja nie jestem filologiem i jestem rolnikiem tak jak pan. Jeszcze wobec tego moje jedno pytanie. Chce pan głos zabrać? To później. Proszę. Grykę, gorczycę, ziemniaki. Uważam, że to jest gospodarstwo ekologiczne. Tak. Ja jestem przeciwnikiem takiego gospodarstwa. Dziękuję. Dobrze. Najważniejsze, żebyśmy szukali tych rzeczy, które nas łączą, a nie tak łączy nas ziemia. Czy ktoś uprawia krowy, czy uprawia tam, znaczy czy hoduje krowy, czy hoduje coś innego, to jest w zależności od zasobności gleby i od jego zamiłowania. Bo tak jak pan Edward powiedział, rolnictwo to nie jest biznes, to jest sposób na życie. I tak to jest. Ja jestem rolnikiem, który przyszedł z miasta. Ja się nie wychowałem na wsi i od 20 lat prowadzę gospodarstwo, zamiłowanie. No wiem, wszyscy mają ten problem. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo za bardzo cenne wystąpienie. Drodzy Państwo, słuchajcie, taka jest informacja. Z racji tego, że ten blok pierwszy panel i te wszystkie wystąpienia są niezmiernie cenne, a czas niestety jest nieubłagany, jest już 13:30 i zaplanowaliśmy w tym czasie przerwę, więc za chwileczkę rozpoczniemy tę przerwę, zrobimy sobie 15 minut przerwy, tak? Tak, a potem zrealizujemy dwa pozostałe panele. Taka mała korekta w naszym programie. Natomiast tutaj, drodzy Państwo, jeszcze Pan chciał, ale dosłownie kilka słów powiedzieć, zanim ogłosimy przerwę. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, rolnictwo ekologiczne to nie jest zła rzecz. To powinno być naszą przyszłością, bo zdrowa żywność to zdrowe społeczeństwo. To nie można mieć tego za złe nikomu. Ale wrócę się do tych wielkich korporacji. Jako związek zawodowy musi też mieć na uwadze ochronę naszego polskiego rynku, naszego polskiego przetwórstwa i naszych polskich granic. Jeśli tego nie będzie, będzie wszystko szło na żywioł, my nie nadążymy za światem, bo są różne klimaty,
różne tam struktury płacowe, różne społeczeństwa, a korporacje żerują na tym. Przerzucają towary z jednego końca świata na drugi koniec świata. Im wystarczy po 5 groszy zarobić na kilogram i to już wystarczy. A cały rynek zostanie rozregulowany. Także trzeba też rząd uczulić na skromną, ale ochronę polskiego rynku. Dziękuję.